Zapraszam wszystkich do kuchni Marioli. Moje przepisy są łatwe w przygotowaniu, smaczne i niedrogie. Witajcie wszyscy w kuchni Marioli. Dzisiaj przygotujemy rewelacyjny syrop miętowy. Bardzo smaczny i bardzo, bardzo łatwy w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego przygotowania tego syropu. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Miętę sobie opłukałam, teraz ona troszkę przeschła. Ona jest czyściutka, bez zanieczyszczeń, bez robaczków, tak więc taką użyję do zrobienia syropu. Jest jej około pół kilo, tu jest naprawdę jej dużo. Miętę przekładamy do garnka. Wlewamy tutaj 2 litry wody. Wsypuję 3 szklanki cukru. Miętę teraz zagotujemy i pozostawimy na małym ogniu około 5 minut, do momentu aż ten cukier się rozpuści. Można nawet szybciej zakręcić gaz i pozostawić tą miętę na kilka godzin pod przykryciem, aby cały smak i aromat mięty przedostał się do płynu. Po kilku godzinach tak wygląda syrop. Teraz musimy tą miętę odcedzić od mięty. Syrop przesadzamy również przez sitko. Syrop możemy więcej posłodzić lub mniej. On po długim to właśnie takim staniu robi się ciemny. Tu jest dużo tej mięty. I teraz możemy do niego dodać sok z cytryny lub kwasek cytrynowy. Ja dodam kwasek cytrynowy, ponieważ ten syrop w słoiczkach zakotuje i będzie on na zimę. Syrop z mięty ma wspaniały, orzeźwiający smak. Jest przepyszny. Syrop nalewamy do czystych, umytych słoiczków. Syrop dokładnie zakręcamy i pasteryzujemy w wodzie około 5 minut, licząc czas od zagotowania się wody. Jeszcze spróbujemy syropu. Wow. Wspaniały, orzeźwiający, mocno miętowy syrop. W tamtym roku robiłam syrop bez kwasku cytrynowego i soku cytrynowego. Wyszedł również wspaniały. Można do niego dodać mniej cukru lub więcej. Wszystko w zależności, co lubimy. Można dodać mniej kwasku cytrynowego albo sam sok z cytryny. To wszystko zależy od Państwa. Polecam przygotować taki syrop, bo jest niezastąpiony zimą do herbaty, do napojów. Można zrobić z niego lemoniadę, zimna woda, kostki lodu, syrop miętowy, plasterki cytryny, pomarańcza lub innych owoców. Wychodzi rewelacyjny napój. Dlatego Państwu polecam przygotować sobie taki syrop, jak ja przygotowałam z mięty. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejny.